Byłem tak, siedzę sobie w BIOSie HP stacji. I ustawiam sobie teraz wentylatory. O, tak jak teraz będzie zajebiście. Nie kręcą się za bardzo i nie kręcą się nie wiadomo jak. Dobra, ale damy tak. F10 akcept. Dobra, thermal mamy ogarnięte. Avantgard. Kurwa, Turbo Boost Technology. Co jest? Nie chcę wejść? Popatrz. Albo to się zmienia z czołgą. Enable. Dobra, enable. Czy Intel Turbo Boost Technology mamy? Włączone. To nie wiem, co to jest. Zaraz sobie przy użyciu translatora przetłumaczę to, co to w ogóle jest, albo nawet tego lepiej nie ruszać. Power management. Tutaj to już w ogóle ACPI, USB, o kurde. USB device installation, tak, bo ja będę instalował system z USB. No, niektóre opcje to ja nawet powiem wam szczerze, nie wiem do czego służą, więc wolę ich nie dotykać. Procesors hypertrending włączone. Active. A, Alcores. Kurde, limit CPU maksimum. Dobra, tego wolę nie tykać. Memory VGA. Kurwa, powiem wam szczerze, że to jest wiele opcji, których ja nawet nie rozumiem. Tu jest, zobaczcie, tu macie od cholery opcji, powiem wam szczerze. Dobra, wolę tego nie tykać. System information i zobaczcie, HP workstation, memory, memory is total 49, o tak będziecie lepiej widzieć, tak to mniej więcej wygląda. Mamy dwa procesory, jak widzicie, takie same. I wszystko jest bardzo dobrze wykrywane w BIOSie. Tutaj on widzi, jeżeli się nie pierdolnąłem, to przepraszam. Ale on tu widzi 49 GB. Tu jest 48 GB walone RAMu samego. Wiem, że zaraz ktoś powie, chłopie, ale ty tego nawet nie wykorzystasz i tak dalej. A kogo to obchodzi, czy ja to wykorzystam, czy nie? To ma być dojebane na maksa i tyle. System temperatures. No jak pięknie, zobaczcie, jaki mamy piękny w HP-kach program do temperatury. 30 stopni. CPU 0, 30 stopni, 30 stopni, RPM 812, 901, chipset, memory. No naprawdę powiem wam szczerze, że kurde, 2% tak potężne i 30 stopni. Pasty jednak działają, powiem wam szczerze. Słuchajcie, to nie jest tak, że ja zaraz wezmę, wypierdolę swój komputer i od razu się na to przesiądę. Słuchajcie, ja muszę kupić dysk odpowiedni SSD do tego, który wspiera wiele technologii, nie tylko kurde jakieś tam trim, tylko też smart, żeby stacja mogła go sobie monitorować i tak dalej. To nie jest sobie takie fikumiku na patyku, jak niektórzy myślą. Escape, no. No i kurde, jeszcze tą ustawiam sobie właśnie.
Bo ja w ogóle, co ja tutaj zobacz. Ale patrzcie, mamy sloty PCI Express 2.8, 16, 8, 4, 16. Nieźle, nieźle. Chipset ten ma mały, co my tu mamy. Powiem wam szczerze, jest tu sporo, sporo rzeczy, których nawet nie rozumiem. I wolałbym tego nie włączać, bo może się cały BIOS popierdolić. Więc powiemy akceptuj tylko i huk. Jest tu sporo rzeczy, których ja naprawdę system security, zobaczymy. Wszystko jest włączone, data, no to jest potrzebne. Wirtualizacja jest włączona, to wszystko, ogólnie powłączałem to wszystko, bo to wiecie, to nie jest jakiś tam huk, tylko to się przydaje. System information, system temperatur, no i tą datę i godzinę teraz jest w ustawie. No i wam pokazałem, co ogólnie się dzieje. No nawet jest to zajebiste stacja. Dobra, trzymajcie się, na razie.